No, zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej w Polsce będzie istotnie brakować środków na leczenie finansowane ze środków publicznych, na leczenie to, które dzisiaj zapewnia nam NFZ. Główną przyczyną jest oczywiście demografia, ale nie jest to czynnik jedyny, bo oprócz demografii to jest wyrównywanie różnic cywilizacyjnych, to są także nowe technologie medyczne, które, jak wiemy, kosztują z reguły więcej niż te, przy pomocy których leczymy dzisiaj. To wszystko składa się na lukę w finansowaniu w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, sięgającą 3% produktu krajowego brutto. Tak, żeby najłatwiej i najprościej zobrazować sobie, jak duża to jest kwota, to jest 2/3, to jest prawie 70% środków, które dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje na leczenie. A więc na pewno jednym z rozwiązań jest bardziej efektywne wydawanie pieniędzy na ochronę zdrowia, ale drugim zastanowienie się tak naprawdę, jak szeroki powinien być udział składkowania publicznego w finansowaniu ochrony zdrowia, bo te propozycje, o których dzisiaj słyszymy w toku kampanii wyborczej, podniesienia składki na przykład o 2% w ciągu najbliższych 4 lat, one doraźnie oczywiście problem załatwiają, ale doraźnie to znaczy najdalej w perspektywie 5 lat, po czym w dalszym ciągu będziemy potrzebowali więcej pieniędzy. Należałoby się zastanowić, czy nie należy zaimplementować nowych rozwiązań, takich jak chociażby dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Mamy od lat w zasadzie odkładanie tej dyskusji w nieskończoność. A może podniesiemy składkę, a może nie podniesiemy. A może wprowadzimy pewne systemy zachęt do tego, żeby się dodatkowo ubezpieczać, a może ich nie wprowadzimy. Drepczemy tak naprawdę w miejscu, rozwiązań nie widać, a one po prostu na dzisiaj już są potrzebne.